Cześć, dzień dobry. Witam w sobotę o poranku. Właśnie się szykuję i od tego zaczynam dzisiejszy dzień. Także wyszykuję się, potem śniadanie i lecę. Ale plany się trochę pozmieniały, także nie będę miała. No i mam taki naprawdę mega luźny weekend. Więc tak sobie planuję różne rzeczy i tak sama nie wiem, co to dzisiaj będzie, na co będę miała ochotę. Miałam ochotę jechać do Primarka, ale podobno jeszcze nie ma aż tylu jesiennych rzeczy, więc nie wiem sama, czy jechać, czy nie. Zobaczę tak naprawdę, jak mi się dzisiaj zachce, bo też, no nie wiem, mam ochotę tak się gdzieś przejść, wiecie, tak skorzystać trochę z tej pogody, bo jest mega zachmurzone niebo, ale jest widno, więc nie jest tak, wiecie, mega smutno, smętnie. I tak, no mówię, zrobiło już się trochę chłodniej, ale też nie jest aż tak mega zimno, to nie jest tak. Także taki dzień się szykuje. Najbardziej właśnie zastanawia mnie, co później, bo jak już, no, pojadę. A też nie tak długo będziemy jakby tam, bo to tam kilka godzin pewnie. Więc się zastanawiam, co potem. Coś bym porobiła, coś gdzieś poszło. Fajne miejsce może, czy coś. No zobaczymy. Zobaczymy, jak ten dzień się ułoży. Ale mam ochotę na taki właśnie fajny jesienny przedsmak. Taki weekendowy, bo no jesień to zapowiada się super fajnie, mam wrażenie, że jednak fajne wydarzenie. Kupiłam sobie taką króciutką kolejną wycieczkę, także w ogóle, no ja nie biorę pod uwagę, że coś tam, ale dostałam, no, kilka komentarzy na live'ie też właśnie, tam kilka osób mówiło chyba, że właśnie odwołali komuś wycieczkę, że w ogóle teraz właśnie odwołują. Ja w ogóle widzę jakiś taki problem i z lotami ludzie mają, albo są mega opóźnione, albo na przykład, wiecie, sprzedali kilka miejsc tym samym osobom i ktoś tam nie leci na przykład, albo loty odwołane. I tak, no, tak nie wiadomo teraz z tym wszystkim, jak to. Niby wszyscy latają, niby wszędzie pełno ludzi, wiecie. Turystyka się nie zatrzymała wcale, ale takie dochodzą mnie głosy różne, że nie wiadomo. No nic. No ja liczę, że wszystko, wiecie, wszystko się uda. Będzie pięknie. Będzie piękna jesień. Naprawdę. Trochę już też myślę o kalendarzu adwentowym tym swoim, co by tutaj sobie pokupować, bo lepiej wcześniej się tym trochę zająć, ale nie mam na razie żadnych pomysłów, także jak wy macie jakieś, to dajcie znać. No. No i to tyle. W zasadzie, więc ja kończę makijaż. Na makijaż się spotkamy kiedy indziej. No. Może coś wtedy wymyślę, chociaż nie wiem, co ja niby miałabym wymyślić innego w makijażu. Proszę, po prostu innych produktów użyję. Dobra, słuchajcie. Ja się szykuję, kończę. Potem śniadanie. I lecimy w miasto. Robię śniadanie, grzanki się tutaj robią. Tutaj pomidor, mozzarella. Cebulka przygotowana. Rybata już jest. Trochę tęsknię za Anglią. Wiecie, pojechałabym znowu. Już tak mi się tęskni. No ale ja za wszystkim tęsknię i wszędzie pojechała. No nic. No nic, zobaczymy. No, śniadanie gotowe. Także smacznego. I zaczynamy ten dzień. Jestem już gotowa i w zasadzie zaraz muszę wychodzić. Jeszcze tylko torebkę spakować, no, żeby było szybko, to chyba jednak wezmę tę, w której już mam połowę rzeczy i ona jest mega pakowna, do niej wszystko mogę schować. Kiedyś do niej w ogóle schowałam sukienkę, jak poszłam zwrócić na przykład, więc tutaj się wszystko mieści, serio. Aha, ale chciałam przyjść na chwilę, bo słuchajcie, telefon tam leży. Chciałam wam coś polecić. Oglądałam taki film na Netflixie. Jeżeli, znaczy to jest taki fajny, nie wiem, eksperyment, doświadczenie. Nosi tytuł. Napiszę wam tutaj chyba. Jak zarządzać pieniędzmi? Coś takiego. Coś z pieniędzmi. I eksperyment polega na tym, że mamy różne rodziny, osoby, które mają różne problemy z właśnie ze swoim budżetem i z pieniędzmi. I to jest właśnie fajne, że nie wszyscy są tacy sami. Jest na przykład młoda dziewczyna, która nie ma oszczędności. Jest na przykład osoba, która zaciągnęła kredyt taki studencki. W Stanach to chyba jest bardzo popularne. Zaciągnęła właśnie kredyt i do tej pory go spłaca, ma już rodzinę. No i ma długi. Tam chyba w ogóle dużo ludzi jakoś tak
madługi. Tam w ogóle były takie wstawki, że na przykład, kurczę, tylko nie pamiętam teraz procentów, ale chyba 70% rodzin w Stanach nie jest w stanie zaspokoić takiego nagłego wydatku, jakby takiej, no wiecie, jakiegoś, nie wiem, zdarzenia losowego po prostu, które przekracza $400. Także to też było bardzo ciekawe. W każdym razie właśnie mamy tam różne osoby, różne rodziny, borykające się z różnymi problemami. Niektórzy mają dużo pieniędzy, ale też bardzo dużo wydają, a chcieliby na przykład zapewnić sobie wcześniejszą emeryturę. I to jest właśnie ciekawe doświadczenie, dlatego że oni dostają na rok takiego coacha, trenera. W zależności od tego właśnie, kto z czym się boryka, to tak jest dostosowany do niego właśnie cały program. Czy na przykład bardziej nauczyć się inwestowania, czy bardziej nauczyć się właśnie ograniczenia wydatków i odkładania, czy właśnie spłaty swoich długów, podzielenia konta. I ogólnie, wiecie, no super wszystko, bo po roku ci ludzie, żeby nie spoilować, wszyscy zadowoleni, nie? No zdarzają się tam jakieś drobne losowe jakieś tam przypadki, tam, ale mało. Ale ogólnie myślę, że to jest właśnie ciekawy program, no bo o pieniądzach po prostu mało się mówi i tak mi się wydaje, że może to też komuś pomóc po prostu otworzyć oczy, że faktycznie da się tym zarządzać, że każdy ma tam jakieś właśnie swoje problemy, że właśnie to, że ktoś zarabia dużo, nie znaczy wcale, że na przykład też nie ma problemów finansowych, bo jak się zarabia dużo, to się wydaje dużo. Więc ogólnie myślę, że to jest naprawdę całkiem fajny film właśnie, pokazany taki rok tych osób, jak sobie poradziły z różnymi problemami, jak to wygląda. No, tak wiecie, nie wiem sama, na ile to prawdziwe i na ile jakby dużo rzeczy tam nie było powiedzianych. O, mam wrażenie, że jeżeli ktoś się na przykład borykał z tym, że wydaje dużo pieniędzy, ja się tak nad sobą zastanawiałam. Kurczę, no ja sobie robię budżet, ja sobie to wszystko, jakby wiecie, zapisuję, ja to wszystko wiem, a mimo tego, nie wiem, zdarzają się miesiące, że właśnie gdzieś tam i tak za dużo wydaję, że gdzieś tam mam jakieś te zachcianki i takie rzeczy. I jakoś mam wrażenie, że no nie było to za bardzo wyjaśnione, jak na przykład te osoby sobie z tym poradziły, bo to pewnie jak każdy z nas wie, to nie jest takie, że o, to, a nie, dzisiaj to nie wydaję, od dzisiaj nie wydaję, od dzisiaj nie kupuję i w ogóle kończę z tym, prawda, już nie ma zachcianek, nie ma nieprzemyślanych zakupów, tylko wszystko to, co potrzebne. No, tak to często nie działa, także no tutaj takie rzeczy, ale ogólnie myślę, że bardzo ciekawe. I ogólnie jeszcze czytam książkę Cały czas kwiaty dla Algernona i przyznam Wam, że nie wiem, mam tyle myśli o tej książce i chyba chcę ją dokończyć, chyba chcę właśnie zobaczyć, co będzie dalej, bo może ta książka po prostu nasunie mi jakieś wnioski, bo na razie myślę po prostu tyle rzeczy, tyle mi przychodzi do głowy, ale jestem bardzo ciekawa, jaki będzie jakby wniosek końcowy, jakby wypływający z tej książki. I zobaczę, co jakby było prawdą, bo tak jak mówię, no bardzo dużo myślę. I jestem ciekawa po prostu, jak to się skończy, bo mam też kilka pomysłów na to, jakby to się mogło skończyć. Bo jest to taka słodko-gorzka ta książka, wiecie. Z jednej strony daje się człowiekowi, który o czymś marzył, czyli o inteligencji, daje się no po prostu to, o czym marzył. I nagle ja nie wiem, czy to nie przysparza jednak więcej problemów i nieszczęść tej osobie, niż brak tego. Także, no, taka, tak jak mówię, taka słodko-gorzka trochę ta książka i no zobaczymy. Ja na razie chyba jestem w połowie. Jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej, bo no. Ale o tym może Wam opowiem po prostu w innym filmie, także no, zbieram się, jadę, bo za chwilę muszę wychodzić, także zabieram Was. Zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Jestem gotowa i jadę. Mam kurtkę z Reserve, to jest bluza z HM-u, torebka nasze, spodnie Reserve i w ogóle wyjęłam te buty Adidasa, które miałam na wycieczce na Słowenii. I pamiętam, bo właśnie kupiłam je przed tą wycieczką, bo ona była taka jesienna i chciałam coś takiego ciemnego. I fajnie, przypomniał mi się taki bardzo miły czas, bardzo przyjemny, także no, tak trochę jesiennie, wygodnie przede wszystkim i lecę. Thank you.
taką tajemnicę YouTube'a. Przynajmniej ja tak mam i często też jak rozmawiam z Magdą czy tam z innymi, to też to tak wygląda, że jak coś fajnego się dzieje, nie wiem, jest jakaś fajna impreza albo jakieś fajne wydarzenie i to zazwyczaj właśnie jest tak, że ja się nastawiam właśnie, że wow, to jest taki fajny dzień, to ja wtedy będę nagrywać, ja wam coś opowiem, ja wam coś pokażę, będzie tak fajnie. I potem się okazuje, że właśnie przychodzi ta impreza i potem materiału z tego, to wiecie, vlog 20 minut, a materiału z tego może 3 minuty. Albo w ogóle nic, no i na przykład w moim przypadku dzisiaj nic, no bo to nie był dobry moment na nagrywanie i jakoś tak zajęłam się zupełnie innymi rzeczami, ogólnie było bardzo fajnie, no ale no właśnie, dużo rozmawiania, dużo ludzi, dużo różnych fajnych rzeczy, także trochę też jedzenia, o, w związku z tym, że trochę się najadłam po prostu w ciągu dnia, tak, zrobiłam małe zakupy jeszcze po drodze. Ale nie wiem, czy ja coś będę robiła, bo ja nie wiem, czy jestem głodna. Ciągle po prostu tak jakoś brakuje mi apetytu, więc tak, nie wiem, chyba, że coś mnie najdzie, bo czasem jest tak, że po prostu nie, a potem mi coś nachodzi i coś tam chcę zjeść. No ale do tego, słuchajcie, zaraz. Że najczęściej to się szykuje taki fajny dzień i właśnie chce się to pokazać, ale potem faktycznie, no to jest owszem fajny dzień, ale dla nas bardziej prywatnie, prawda, dla osób, które gdzieś tam są i są z tym jakoś związane, więc... No, czasem tak sobie myślę naprawdę, że wiecie, te vlogi takie typowo domowe są o tyle fajniejsze, że po prostu nic mnie nie rozprasza i ja takie wolę, w sensie jak mam po prostu więcej czasu, to ja się mogę na tym bardziej skupić, nic mnie nie rozprasza i tak, nie wiem, mogę coś tam poopowiadać, mam po prostu przestrzeń na myślenie o czymś innym, a jak właśnie no jest coś, czy jakieś wydarzenie właśnie, czy coś trzeba zrobić na szybko, no to po prostu nie ma tego, nie wiem. Pewnie też tak macie w swoim życiu, że jak coś musicie zrobić szybko, jak coś się dzieje, nie wiem, jest dużo ludzi, to jesteście tu i teraz. A nie myśli się o innych rzeczach. W ogóle chciałam wam bardzo, nie wiem, czy to będzie tutaj widać, mam nadzieję, że tak. Bardzo się pochwalić chciałam, jak ładnie ten podkład wytrzymał w ogóle dzisiaj cały dzień. Bo już jest ciemno, już jest która godzina? 7:30. Ja chyba... O której ja wyszłam? O 11:00 jakoś tak. I w ogóle żadnych, wiecie, żadnych poprawek, nic nie robiłam, nie dotykałam twarzy, a ten podkład bardzo ładnie się trzyma, także wydaje mi się, że fajna mieszanka i w ogóle sam ten L'Oreal jest bardzo dobry i ten Lancome też jest bardzo dobry, więc myślę, że to też kwestia tego, ale ładnie się utrzyma, bardzo mi się podoba. Ale słuchajcie, jeszcze chciałam wam coś pokazać, bo w ogóle odkryłam coś, tak się podjarałam, że stwierdziłam, że muszę wam pokazać, bo byłam też w sklepie, w Superfarmie i był w ogóle... Taki żel do rozpuszczania skórek, który ja używam całkiem regularnie i akurat ten, który mam się skończył i tak dosłownie do cna. I kupiłam nowy, ten z Sally Hansen, ja już go też kiedyś miałam i on teraz akurat był w promocji. Więc kosztował chyba około 15 zł, no to jakoś tak go mało, tak połowa go tutaj, nie wiem, nie patrzyłam. Ogólnie mało się tego w sumie używa, jest też wydajny. Miałam go kiedyś, tak jak mówię, był bardzo fajny, także kupiłam sobie. W ogóle ja myślę, że to jest hit. Kupiłam takie, trzy różne. Ja to rozpakuję, to są... Silicone Travel Bottle Aeroplane Approved i one tak wyglądają, są w takim opakowaniu i w ogóle są różne i ja wam już pokazuję, ta ma 60 ml, ale to jest chyba tutaj też na buteleczce napisane, dobra, chyba nie da się tego tak ładnie otworzyć, o, i one są takie i one są silikonowe, słuchajcie, silikonowe, więc nie są takie po prostu sztywne, jak na przykład jakieś plastikowe, bo ja mam też różne mniejsze buteleczki plastikowe, ale mam wrażenie, że wiecie, tamte są... Nie wiem, jak to działa za bardzo, takie to jest... Ej, super, patrzcie! Tutaj taka dosyć szeroka dziura, żeby wlać tam sobie czy odżywkę do włosów, czy szampon, czy nie wiem, płyn micelarny, żel do mycia twarzy, no i tutaj ta nakrętka. I to się ładnie tutaj zakręca. I o! Tutaj jest taka... Wow! No, ogólnie super. Mi się wydaje super, dlatego że jak na przykład zużyję tego produktu trochę tutaj, no to wiecie, ta buteleczka będzie zajmowała mniej miejsca, da się ją ścisnąć, bo ona właśnie jest taka, wiecie, gdzieś tam upchać. Znacie to, znacie. Jak lecicie samolotem, na pewno wiecie, o co chodzi. Także kupiłam sobie taką jedną, ta ma 60 ml. Kupiłam, ja już kupiłam, mówię, a dobra, już biorę wszystkie, bo zaraz tak zaczęłam myśleć, a to potrzebuję na żel, na odżywkę, na to, na tamto. Ta ma 65 ml i jest taka tutaj po prostu ścięta. Super to jest, mega mi się to podoba. Prawda. Bo ja często właśnie brałam albo
Czasami, wiecie, na te wycieczki jak jeżdżę, nie ma na przykład ograniczenia w ogóle bagażu. Znaczy, jest ograniczenie bagażu, ale chodzi o to, że ja mogę wziąć na przykład sobie odżywkę do włosów. No ale jak już się leci samolotem, no to nie da się wziąć takiego dużego opakowania, bo ono tam ma, nie wiem, 200 ml, a można do 100. Więc pomyślałam, że to jest super rozwiązanie i ja się podjarałam i ogólnie mam jeszcze jedną. Ta jest największa, ta ma 89 i też jest taka, o, fajne w ogóle, takie nie dość, że silikonowe, ładne kolory mają takie, o, takie pastelowe. Nie, to chciałam pokazać, że te są takie podobne, ale ta jest większa, ta różowa. No super, bardzo mi się podoba w super farmie. Super. Dobra, to tyle. Ile mam pokazać moje zakupy? Bo to bardzo ważne jest, zakupy spożywcze, takie malutkie. No właśnie, przez to, że nie robię zakupów, słuchajcie, raz na tydzień, to chodzę po takie rzeczy, które gdzieś tam mi się sprawdzają, które na przykład, na które mogę mieć ochotę, albo których przygotowanie dania zajmuje bardzo mało czasu. I tak to na razie wygląda, no, no nie wiem, nie chcę mi się gotować, może jutro coś ogarnę, zobaczymy, może coś na tydzień by się przydało, no na pewno by się przydało, ale nie mam pomysłu, nawet powinnam po prostu zrobić coś, żeby coś było, już wszystko jedno, byleby z tych składników, które mam, to jakoś też się zabrać nie mogę, no, a wieczorem jest Voice of Poland, więc albo będę oglądać, albo obejrzę po prostu powtórkę. Kiedyś zobaczymy. Słucham sobie dalej książki, no i to tak, no ale generalnie już przynajmniej mogę odpocząć, już jestem w domu, więc taki jest plan na wieczór. Dobra, idę wam pokazać zakupy, bo same ciekawe rzeczy. Słuchajcie, tak się śmieję, a fajne rzeczy kupiłam, słuchajcie. Chleb, który bardzo lubię. Kupiłam tak, bardzo lubię w ogóle takiego gyrosa. On jest tutaj na bazie grochu. Słuchajcie, bardzo lubię. Ja kupuję w różnych miejscach, tam gdzie jest. Ale on naprawdę jest bardzo dobry, bardzo smaczny. I bardzo lubię ostatnio właśnie, jak sobie robię takie tortille właśnie z takim gyrosem, z warzywami, tam, nie wiem, pomidora, wrzucam ogórka. Takie rzeczy, także naprawdę bardzo lubię. No, kupiłam też na przykład taką czekoladę, bo była. Bez większego pomyślunku tak naprawdę, bo tak po prostu wzięłam i nawet nie mam na to ochoty, wiecie? Ale mówię, nie, no jakieś coś tam, jakaś czekolada w domu musi być. No to wzięłam. Pomidory. Tu mam właśnie dwa Milky Way, bo mówię, może będę chciała zrobić sobie owsiankę, to może do tego dołożę, ale żeby tak były. W domu kupiłam kiełki fasoli mung, bo one są bardzo rzadko, słuchajcie, przynajmniej rzadko na nie trafiam. A też prawda jest taka, że ostatnio nie szukałam. Nie patrzyłam, bo też nie miałam ochoty, ale są takie fajne, świeże. A wiecie, jest sobota, więc zazwyczaj już wtedy były albo przebrane, albo jakaś taka ostatnia para, ostatnia paczka. I one były takie już, wiecie, no takie mega wilgotne, takie w ogóle, jak to powiedzieć, no takie już mało miejsca zajmowały, wiecie, już były takie mocno uklepane, no takie już mocno zmęczone. A te idealne, także może zrobię sobie pad thaja. Tak myślę. Kupiłam kolę taką małą, bo mi się nie chciało nosić i dźwigać, także taka mała. Kupiłam w Biedronce taki makaron, bo on ma taką dziurkę w środku, podobno. I właśnie to jest świetny makaron do jakiegoś sosu właśnie, bo ten sos tam w środek wchodzi, także super. Kupiłam chorizo, żeby mieć na zapas, bo mam też przepis na fajne danie właśnie z chorizo, na kilka dań. Chyba na 3 w tym momencie, także no, dobrze, żeby było. Tofu wędzone właśnie, bo się przydaje do różnych tych potraw. Kupiłam cebulę, bo w ogóle ostatnio się zorientowałam, że cebuli już nie mam żadnej. Że kupiłam białe i jedną czerwoną. Spód do pizzy, tak w razie, żeby był i tak samo takie salami. Tak, żeby po prostu było. Nie wiem, może zrobię, może nie, no nie wiem. Nie wiem. Na razie nie mam na nic ochoty, więc po prostu pochowam to i tyle. Tu może być lepiej widać ten makijaż. No ja uważam, że nieźle wygląda. Oczywiście, że się trochę wyświecił, ale jak na cały dzień i to jeszcze trochę na dworze, trochę w środku. W ogóle słuchajcie, jechałam autobusem, nie wiem, może ja przesadzam, ale jechałam autobusem, dzisiaj było 16 stopni. Moim zdaniem ciepło, ja na przykład szłam w samej bluzie. W każdym razie w autobusie 16 stopni. Grzało ogrzewanie, tak do jakichś, nie wiem, 23, no nie wiem, no w każdym razie było ciepło, bo dosłownie było włączone ogrzewanie. Ja już pomijam fakt, że na przykład jak jeździłam latem, to zamiast klimatyzacji były po prostu otwarte okna. No ale dobra, spoko. Nie wiem, jak to działa, nie wiem.
niby nie ma niczego, w sensie ma nie być węgla, mają być przerwy w dostawie prądu, to tamto, a 16 stopni i grzejemy. No nie wiem, czy to ma sens, bo dla mnie to zawsze głupota, wiecie, bo ludzie w kurtkach na przykład już, albo po prostu, nie wiem, ubrani tak na temperaturę na zewnątrz i wchodzi się do autobusu i gorąco, i potem się wychodzi i zimno. Dla mnie głupota, no ale dobra, no chyba, że jest mega zimno. Ale dobra, z tego autobusu wysiadam, wsiadam w tramwaj i w tramwaju była znowu włączona klima na chłodzenie. Także logiki tutaj nie ma. To nie tak, że na przykład, o nie, dobra, jest 16 stopni, grzejemy wszyscy, nie? Nie, jedni grzeją, drudzy chłodzą, więc mówię, no rewelacyjna temperatura, wiecie, rozwiązanie po to, żeby ludzie wchodzili, wysiadali, chorowali. Także super, no nie wiem, nie rozumiem tego totalnie, ale ale tak to właśnie dzisiaj było. No, także chyba po prostu już pora się żegnać, myślę. Jak jeszcze coś fajnego będę miała, nie wiem, do powiedzenia, czy coś, to się odezwę, ale gdybym się nie odezwała, to bardzo Wam dziękuję, żegnam się i widzimy się niebawem. Także do zobaczenia, pa!